tego miejsca dziękuję duchom naszej jednostki za zaangażowanie i poświęcenie na rzecz intensywnego rozwoju naszej straży, która pozwoli nam osiągać zamierzony cel. Przyjmując na siebie ten zaszczytny, ale i trudny obowiązek działania w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, pragnę zapewnić o naszej pełnej gotowości niesienia pomocy na wypadek pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń. Nie tylko na terenie naszej miejscowości czy gminy, ale również powiatu i województwa. Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby sprostać stawianym nam zadaniom. Jednocześnie życzę duchom naszej jednostki i sobie tylu powrotów, ilu wyjazdów. Zadeklarować, że wszelka pomoc, jaka byłaby możliwa z mojej strony dla Państwa, czy dla gminy Mosin, muszę Państwu powiedzieć, że jestem otwarty i zawsze będę pomagał. Jestem blisko strażaków, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhów w OSP. Nadal zamierzam w kolejnej kadencji tej obecnej i mam nadzieję przyszłej być z Państwa i Państwa zbierać. Dziękuję bardzo. To jest dla mnie zaszczyt, że mogłem wręczyć decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Woli Cyrusowej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w tym roku. To jest to rok jubileusz. Krajowy System powstał w 1995 roku, więc w tym roku obchodzimy 25. rocznicę. Szanowni duchowie, to oczywiście jest zaszczyt włączenie do krajowego systemu, ale jest to jednocześnie obowiązek. Jestem pewien, że temu obowiązkowi sprostacie. Ja przypomnę, że wyjazdów w tamtym roku było ponad 34 tysiące. I bez wsparcia jednostek w krajowym systemie, my jako zawodowi strażacy na pewno nie bylibyśmy w stanie utrzymać tak wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dotyczy to gminy, powiatu czy województwa, jak i również kraju. Także jest to doskonała okazja, żebym podziękował Wam za to wspieranie nas, za to wspólne działanie, w trosce oczywiście o to bezpieczeństwo. Nasza jednostka w dniu 23 grudnia 2019 roku komendant główny podpisał decyzję o włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wiąże to się z zapewnieniem bezpieczeństwa naszym mieszkańcom większego, gminy, również jak i powiatu. Dla nas to jest z jednej strony zaszczyt, że wstępujemy do tak elitarnej grupy jednostek, ale z drugiej strony obowiązki, które też dużo więcej wyjazdów, dużo więcej obowiązków, które musimy spełnić. Będzie bezpieczniej w powiecie. Tak, myślę, że będzie bezpieczniej, bo jedna jednostka więcej w krajowym systemie, która posiada 25 druhów aktywnych. No to jest siła 25 osób, które będą wyjeżdżać na co dzień do akcji, różnych akcji ratowniczych. To naprawdę jest dosyć duża grupa osób. Pan jeszcze powie, ile tych wyjazdów było? W zeszłym roku mieliśmy 42 wyjazdy na terenie powiatu brzezińskiego i 3 wyjazdy poza teren powiatu brzezińskiego, to jest powiat zgierski.